Nowe otwarcie w dyskusyjnym klubie filmowym, tak można zapowiedzieć to, co będzie się działo w nadchodzącym 2020 roku w Trzynastce. Jak zapowiada Maciej Orzechowski, przyszedł czas na odejście od kina wschodniego. 2020 rok upłynie pod znakiem kina wybitnego. Mówi się, że sercem filmu jest jego temat, a dobra realizacja jego duszą. Jednak filmowa uczta, choćby najdoskonalsza, nie będzie wydarzeniem, jeżeli film nie posmakuje widzowi na tyle, by chciał on o nim pomówić. Te trzy warunki dobrego, rzetelnego, inspirującego kina spełniają filmy, które wybrałem w tym roku do edycji dyskusyjnego klubu filmowego. Na rozgrzewkę wydarzenia na Węgrzech w 1956 roku inspirują młodzież z NRD do podjęcia milczącego protestu. Czy jedna krótka minuta ciszy na lekcji może wywrócić ludzkie życie do góry nogami? Propaganda. Wielka moc czy kolos na glinianych nogach? Hört mal alle! Wir machen eine Schweigeminute. In Angedenken der gefallenen ungarischen Genossen. Spinnst du jetzt völlig kurz? Ich will wissen, was hier gespielt wird. Was ist hier los? Ich will wissen, was hier los ist! W kolejnym miesiącu tematem wartym odczarowania będzie LGBT. Historia warta obejrzenia ponad wszelką wątpliwość. Między innymi dlatego, że temat naprawdę jest pokazany obiektywnie. The first step is for you to stop thinking of yourself as a homosexual. I don't think of myself as a homosexual. I don't really think of myself as anything. Fuck this place. I'm tired of feeling disgusted with myself. Każda projekcja DKF będzie w 2020 roku zaskakiwać, dawać do myślenia, inspirować do dyskusji. Będą filmy obnażające ludzką niedoskonałość. Będzie romans, który pod lupę powinien wziąć jakiś psycholog społeczny. Zajrzymy w życie jednego z najwybitniejszych malarzy, ale też poszukam odpowiedzi na pytanie, gdzie jest granica pomiędzy bezwarunkową matczyną miłością, a już toksyczną relacją. Na tapetę weźmiemy też kult pieniądza, które podobno szczęście nie dają, ale na pewno. 10 filmów, każdy inny, każdy nie do przemilczenia.